Za chwilę pokażę Państwu drogę, którą niesamowicie upierdliwe mrówki dostały się na pierwsze piętro do mojej pracowni i utorowały sobie szlak aż do mojej lodówki. Trzeba podkreślić, iż wielokrotnie, oczywiście humanitarnymi metodami, próbowałem pokrzyżować ich plany. Żadne próby przeszkodzenia mrówkom nie przyniosły jednak skutku. Gdy tylko usuwałem pewne przedmioty, natychmiast znajdowały sobie nowe, zdumiewające rozwiązania komunikacyjne. Za każdym razem bezbłędnie docierały coraz bliżej lodówki. Po jakimś czasie, gdy już osiągnęły swój cel, samoczynnie zniknęły raz na zawsze z mojej pracowni. Za chwilę więc prześledzimy dokładnie i skomplikowaną trasę. Ale uwaga! Obraz może być drastyczny ze względu na ekstremalne warunki higieniczne panujące wówczas w pracowni. Jest to jednak materiał archiwalny i stan rzeczy jest już nieaktualny. Oto miejsce przy oknie, szczelina, którą prawdopodobnie sobie wchodzą do mojego mieszkania po murze z dołu. Następnie podążają po kabelku lutownicy. O, tu widzimy kolejne stworzenia, które... O, właśnie, właśnie. Podążają, w dół. Po kabelku lutownicy, Kolejne osobniki wymieniają się informacjami. Jedne idą w jedną stronę, drugie w drugą. O. Jest ich tu cała masa. Po kablu, przechodzą sobie po kablu. O, proszę bardzo, tutaj. Kolejne stworzenia idą sobie po kablu, tak. O, tu ich jest. O, ile tu ich jest, proszę bardzo. Idą sobie po kablu. Wchodzą sobie. Wchodzą sobie na moje łóżko. To jest, proszę Państwa, dopiero problem i dramat. Wchodzą sobie na moje łóżko. Oczywiście niektóre są zmylone i starają się iść na górę, ale szybko stamtąd wracają. Natomiast ich droga prawdziwa wiedzie tędy. O. I proszę zobaczyć, ile ich tu leci. Skąd ich matka natura tyle wytworzyła? Lecą, tak. I nie są takie głupie wcale. Tu jest róg łóżka, zakręcają. Zakręcają, idą prawdopodobnie... O. O, tędy, tak. Idą tędy, pod łóżkiem, owszem. O. Idą tędy, tak. To jest ich szlak. I sprytnie sobie z tego mojego łóżeczka wchodzą po brzegu szafki. O. Na górę, tak. Widzimy właśnie mrówy tutaj wchodzące na górę, tak. I o. Tutaj na górze. O, tutaj są plamy substancji, którą popryskałem wczoraj, gdy zauważyłem, że mrówki dotarły tutaj, do tego miejsca. Jest to substancja odkażająca rany, więc stwierdziłem, że na pewno odkazi szlak i mrówki nie będą po prostu już dalej szły. Ale niestety. Dzisiaj rano przyjechałem do domu, właściwie wieczorem i co widzę? Mrówy są już dalej. Posunęły się do tego. One jakoś tu przechodzą sobie pod telefonem. Proszę bardzo, po kablu. Prawdopodobnie po kablu. Jeszcze dokładnie nie wiem jak, ale tak. Tak, one tutaj sobie po kabelku ładnie, sprytnie przechodzą. O. O, po kabelku i ich szlak wjedzie w tą stronę. No tutaj jest prawdziwe mrowisko. Tu na moim biurku. Tu na moim biurku jest prawdziwe mrowisko. Ale to jest zadziwiające, że jak uważacie Państwo, one się dostają do mojej lodówki? Otóż po kablu cinch. Przechodzą sobie po kablu cinch. Tędy, o, widać dokładnie, jak sobie przechodzą.
Przechodzę sobie dokładnie po kablu Cinch i idę sobie tym szlakiem, o, dokładnie tutaj. O, tamtędy. No i niestety już tutaj się nie przycisnę, a więc cięcie. O, a tutaj sobie schodzą po kablu antenowym. To jest kabel od wzmacniacza antenowego, który wjedzie w dół, o. Tu już może nic nie widać, ale zapewniam, że one sobie tędy właśnie schodzą, o. A tu mamy mrówy, o, proszę bardzo. O, niektóre jeszcze widzę penetrują inne zakątki mojego pięknego mieszkanka. Ale tam to ich nic do niczego nie doprowadzi. Ja myślę, że te, które znalazły drogę do lodówki, to wygrały. Ale co wygrały? No i proszę bardzo, one sobie tutaj schodzą. A tutaj w tych zakamarkach wstrętych moich kabli sieciowych. O, jakoś tutaj sobie po tych kablach włażą na róg szafki. I po rogu szafki. O, po rogu szafki. O, proszę bardzo, po rogu szafki wchodzą sobie, o. O, wchodzą sobie na mój czajniczek. Nie wiem, czy czajniczek ich interesuje, ale z pewnością gdzieś tutaj, o, dostają się. No i pewnie tutaj już na razie dotarły do substancji spożywczych. Nie wiem, kanapka, szczotka do zębów. O, to jest moje mieszkanie.